Dobry wieczór Państwu, witam Państwa ponownie na kolejnym wydaniu, tradycyjnie na kanale Regionalnej Telewizji Podlasie, w programie Wieczór z Regionalną Telewizją Podlasie. Zapraszam oczywiście na początek, jak tradycyjnie, jak zwykle, do komentarza na czacie na YouTube i ewentualnie Skype. Także proszę odwiedzić stronę naszą YouTube'ową, tam są linki podane do czatu, przekierowanie na stronę www, także można też zobaczyć naszą stronę. Oczywiście tam nic specjalnego nie ma, tak z góry powiem tam, ale chodzi o kontakt ewentualnie, tak jak na początku też zawsze proszę Państwa o kontakt w sprawie możliwości takiej współpracy regionalnej. Jak sama nazwa wskazuje, ten kanał jest poświęcony części regionu Podlasia i bardzo prosiłbym, jeżeli ktoś chciałby taki miałby pomysł na swój czas i na realizację jakichś swoich takich własnych, można powiedzieć, opinii, czy takich własnych możliwości, nie wiem, czy dziennikarskich, czy reporterskich, też bardzo proszę o kontakt właśnie w sprawie no, takiej współpracy odnośnie naszych tutaj części regionu i takiego przedstawicielstwa z części regionu. Jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, w małej wiosce nawet, czy w małej miejscowości, gminie, mieście, także mógłby taką współpracę nawiązać i chciałby. Oczywiście od razu z góry mówię, że kanał jest prowadzony tylko i wyłącznie społecznie, na zasadach wolontariatu, bez żadnych dotacji, sponsoringu, reklam, póki co na razie. Także to jest na zasadzie takiej, można powiedzieć, społecznego takiego odzewu. Jeżeli Państwo byście chcieli nawiązać taki kontakt, to bardzo proszę. Ale na takich właśnie zasadach, jak wymieniłem. A jeszcze raz przepraszam, ja się nie przedstawiłem tradycyjnie na początku. Ja się nazywam Roman Warpachowski i mam zaszczyt prowadzić ten kanał dla Państwa. I od razu też na początek zwrócę uwagę, że tak się cały czas jak w tej chwili do Państwa nie zwracam do kamery, ale niestety, jak wspomniałem na początku, że kanał jest prowadzony społecznie, jednoosobowo przez moją skromną osobę, także nie jestem w stanie tak cały czas mieć Państwem kontakt wzrokowy i muszę poświęcać swój wzrok właśnie na tematy tutaj właśnie prowadzenia kanału, no, wyszukiwania różnych rzeczy i nad diagnozą tutaj transmisji. To tak pokrótce, gwoli wstępu. Dobrze, może żeby nie przedłużać, ja już przechodzę do pierwszego tematu, a mianowicie odbyły się tam pierwsze sesje Rady Miasta w sierpniu, także pozwolę sobie zaprezentować Państwu część takich tutaj. Pierwsza miejscowość to będą miasto, gmina Łosice. Także bardzo proszę Państwa też z tej strony po prostu części regionu o komentarze. Jeżeli Państwo uważają, że jest jakiś temat, jak władze się sprawują, jakie tematy są ważne, istotne z tego regionu, właśnie z części tutaj powiatu łosickiego. Także bardzo proszę o komentarze. Oczywiście tutaj jest tylko taka, staram się taką poglądówkę tylko, żeby Państwa zachęcić do takiej bardziej, no, można powiedzieć, zaglądania do tych części sesji Rady Miasta. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nikt nie ma czasu, żeby być na takich sesjach bezpośrednio, uczestniczyć. To jest fakt. No, w większości przypadków większość nas jest w ogóle niezainteresowana, ma to, nie chcę mówić gdzie, uważa, że się nic nie zmieni i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony, no, przecież wybieramy tych radnych, burmistrzów i tak dalej, no to warto by trochę przypatrzyć się, co oni robią, o czym decydują, moim zdaniem. No i tutaj właśnie ja takie fragmenciki będę Państwu tu prezentował, żeby troszeczkę taką przeszłość naszą obywatelską, taką ignorancję, troszeczkę Państwa zachęcić do jakiejś takiej merytoryki, do jakiejś dyskusji w tych tematach. Dobrze, drodzy Państwo, to tak gwoli wstępu, no staram się przedstawić to tak może nie do końca to może jest takie na tyle informacyjne ściśle, ale to już Państwa decyzja, jak Państwo z tego skorzystają. Oczywiście zapraszam zawsze na obejrzenie całości tych sesji. Na jednych są tematy istotne, na drugich nieistotne, nie,
Nie jest to temat taki, no bym powiedział, wszystkich, którzy będą w 100% usatysfakcjonowani z tych sesji. Po większości podejrzewam, że jest po prostu no, gadka dla gadki, taki nieładnie powiem, ale dobrze. Puszczam pierwszy temat, gmina Łosice, bardzo proszę. Coś głosu nie ma, czy nie przysłuchiwałem tego, szczerze mówiąc, drodzy Państwo, ale może przewinę dalej. Ciekawe. Nie wiem, dlaczego tak cicho, bardzo cicho. No ale to... I tutaj serdeczne podziękowania i Łosickiemu Domowi Kultury i naszym pracownikom za organizację tego wydarzenia. Myślę, że część z Państwa była. Myślę, że dobrze, że kultywujemy tę żywą lekcję historii. 30 czerwca również była piękna uroczystość stulecia OSP Niemojki. Coś było, przepraszam Państwa, ale coś jakiś techniczny po stronie właśnie tutaj transmisji, jakieś problemy techniczne, dlatego ten głos pewnie taki był tutaj na po prostu, no ale to już jest nie. Nie jest jakby w mojej kwestii, niestety te nagrania czasami mają swoje wady. Także na tyle. Bardzo proszę, puszczam ponownie już z 19 minuty tę transmisję, jakieś tematy uroczystości, Też ale większość to nie Państwa wiem, czy to była istotne. pięknie przygotowane wydarzenie. Co prawda nie daliśmy jeszcze samochodu, ale już jest podpisana umowa na nowy ciężki samochód dla OSP Niemojki, także myślę, że niedługo będzie ten test zrealizowana i OSP Niemojki będzie już jedną z lepiej doposażonych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 2 lipca byłem na wyborach w Niemojki Stacja i Niemojki Wieś, na wyborach sołeckich. Tutaj będzie kilka tych wydarzeń, bo takie odbyłem turnę po gminie, starałem się we wszystkich miejscowościach być. 3 lipca Związek Wzajemności Członkowskiej, to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, w którym jesteśmy, było zebranie w Korczewie i byłem na wyborach sołeckich w Zakrzu i w Rudniku. 4 lipca odbiór techniczny stacji uzdatniania wody i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę no, był to skok technologiczny o wiek, bo z takich starych tych pomp, zbiorników
z filtrów przeszliśmy już na pełną automatykę sterowaną komputerowo i do tego efekt został uzyskany, bo zwiększyliśmy dwukrotnie wydajność tej stacji, poprawiła się filtracja, mamy na wyjściu lampę UV, można powiedzieć, wielkości małego samochodu osobowego, także ta nasza woda jest lepsza i myślę, że coraz mniej odczuwamy braki, bo ten system pozwala na lepsze i dynamiczniejsze zasilanie. Myślę, że rozwiązało to wiele problemów, aczkolwiek jest prezes, zapewne to potwierdzi, o ile z tamtej stacji, jak się po przerwie włączało, to było maksymalny poziom wykorzystania przy zwiększeniu dwukrotnym wydajności. Też są momenty, gdzie potrafi być na maksa, także wydaje mi się, że ze względu na cenę wody, ile byśmy nie produkowali, to metr sześcienny wody naszej, czyli 1000 litrów, kosztuje tyle, co dwie butelki wody mineralnej w sklepie, więc sami Państwo możecie ocenić, że nie jest to wygórowana cena i myślę, że no, będzie ono powszechnie użytkowana. To taka moja dygresja, aczkolwiek się cieszę z tej inwestycji, bo ona była potrzebna. Myślę, że jeszcze zrobimy jakiś oficjalny odbiór tej inwestycji. I po południu byłem na wyborach w Nowosielcu i w Dzięciołach. 5 lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą na dostawę samochodu dla Straży Miejskiej z firmą Toyota. Już widać ten samochód, bo jest po odbiorze. Straż Miejska ma nowy samochód. Jest to samochód elektryczny dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 200 tysięcy. Natomiast dla nas też był potrzebny, bo mamy wymogi dyrektywy unijnej, które mówią, że samorząd powinien mieć 10% floty w elektryku. No i tym samym spełnimy to wymaganie. 8 lipca byłem wezwany jako świadek w sądzie w sprawie pomiędzy panem Wawryniukiem, a byłem panem starostą Kobylińskim i również po południu byłem na wyborach sołeckich w miejscowości Szańków Kolonia i Szańków Wieś. 9 podpisałem umowę na kostkę pod świetlicą w Woźnikach z wykonawcą oraz uczestniczyłem w wyborach sołeckich w Jeziorach i Chotyczach. 10 miałem spotkanie z właścicielami firmy Superbet w sprawie inwestycji oraz uczestniczyłem w wyborach sołeckich w Biernatach Średnich i Biernatach Starych. 11 lipca gościłem redaktora z pisma samorządowego Mazowsze, Serce Polski. Jest to biletyn, który jest kolportowany bezpłatnie. Przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pisał o tym rozwoju gospodarczym i o pieczarce Łosickiej artykuł. Oraz byłem uczestniczyłem w wyborach przewodniczącego Zarządu Osiedla Bialska. 12 lipca uczestniczyłem w święcie policji. Była to msza święta i uroczystości. Byli właśnie przedstawiciele z Radomia. Dość dobra ocena naszej łosickiej policji. 15 lipca była narada inwestycyjna odnośnie przedszkola i uczestniczyłem w wyborach przewodniczącego osiedla Międzyrzecka, czy zarządu. 16 lipca odbyłem spotkanie w sprawie budowy banków energii i farm fotowoltaicznych oraz uczestniczyłem w wyborach zarządu osiedla Żeromskiego. 17 lipca uczestniczyłem w sesji nadzwyczajnej i komisjach połączonych, jak tutaj Państwo radni, oraz uczestniczyłem po południu w wyborach zarządu osiedla Zdrowa. 18 lipca uczestniczyłem w wyborach zarządu osiedla Sienkiewicza. 20 i 21 lipca w Miłosic, pierwszy dzień był to motopiknik, który był zrobiony w porozumieniu z WLS Riders, stowarzyszeniem, które działa na naszym terenie. Myślę, że część z Państwa też była. Impreza była, motopiknik był po raz pierwszy. Mam nadzieję, że się przyjął. Natomiast 21 już ten piknik nasz rodzinny, powiedzmy Dni Łosic, było dużo gości. Myślę, że też radni uczestniczyli Państwo. Też było wiele atrakcji. Tutaj chciałem serdecznie podziękować Pani Dyrektor Domu Kultury, pracownikom za zaangażowanie, też pracownikom naszego Łosickiego Centrum Informacji, bo myślę, że to nie jest mój głos, tylko gości, że imprezę robimy naprawdę na dobrym poziomie. Jest porządek, chociaż jak przy takich dużych imprezach emocji nie brakuje, bo myślę, że te 4000 widzów w kulminacyjnych momentach to nie jest przesada i myślę, że ktoś z Państwa uczestniczył w tym roku, wyjątkowa gwiazda, bo Krzysztof Cugowski, także myślę, że godnie obchodzimy tę rocznicę urodzin naszego miasta. 23 lipca konferencja językowa Dialog Pokoleń, tutaj można powiedzieć ogólnopolski zjazd lingwinistów, ludzi zajmujących się językiem polskim, między innymi tutaj Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, byli też profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no naprawdę dużej rangi wydarzenie, pierwszy raz do organizacji. Większość warsztatów odbywała się w Domu Kultury, natomiast i centrum, i tutaj Starostwo Powiatowe też się zaangażowało, bo orzeczona bursa. O mały włos też nie było, miał być obecny pan profesor Miodek, który myślę, że dla wszystkich jest znany, ale tam pewne względy przeważyły, że nie uczestniczył. Też dziękuję właśnie i Łosickiemu Domowi Kultury i moim pracownikom z Centrum Informacji, bo profesorowie byli jakby organizacją i tym podjęciem bardzo
bardzo zadowoleni, co powiedzmy też niesie takie promocyjne, dobre imię Łosic w Polsce i to w takich środowiskach, które moim zdaniem są kluczowe. Oraz w tym dniu właśnie było otwarcie tej konferencji oraz później podpisałem z wykonawcą umowę na wykonanie windy towarowej do przedszkola samorządowego numer 1. 25 lipca podpisywałem dwie umowy. Umowę z firmą na zagospodarowanie terenu przy przedszkolu samorządowym numer 1. Już rozmawialiśmy tam z państwem radnym ostatnio, że troszkę wyższa kwota była, ale zamkniemy temat kompleksowo. I z drugim wykonawcą była podpisana umowa na budowę tych dróg do Rudnika, czyli ulicy Polnej, kontynuacja. I tej drogi, skrzyżowanie, z którego się zjeżdża na Biernaty, z drogi wojewódzkiej właśnie w kierunku Rudnika, czyli będą to dwa odcinki, które będą łączyły tutaj i będą też takim troszkę objazdem dla tego skrzyżowania przy zakładzie energetycznym, przy GPZ-cie naszym w Łosicach. No cóż, drodzy Państwo, jak Państwo słyszą, są inwestycje prowadzone. Warto przejść może na całość materiału, obejrzeć transmisję z sesji Rady Miasta Gminy Miasta Łosice. Zapraszam oczywiście Państwa do skorzystania z tych materiałów. Może coś mieszkańcy się więcej zorientują w temacie, jakie są podejmowane przez władze miasta i gminy Łosice decyzje odnośnie inwestycji te i w tych tematach różne kwestie. Dobrze, drodzy Państwo, ja może teraz pozwolę sobie przejść do następnych tematów. Aha, dobrze, ja to może jeszcze. Żeby tak. Dobra. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy. I teraz Państwu zaprezentuję kolejną sesję. Żebyśmy mogli to. Trzeba pewnie odświeżyć dobrze. Dobra. Dobrze, to tak. No niech leci. Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne wnioski będą? Drogą elektroniczną. Szanowni Państwo, w czwartej sesji Rady Miejskiej w Parczewie. Witam na dzisiejszym posiedzeniu Panie i Panów. No to przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnej sesji Rady Miasta Parczew. Zapraszamy do krótkich momentów wysłuchania, jak radni tutaj w mieście Parczewie, jakie tematy są poruszane. Zapraszam. Urzędu Miejskiego. Witam mieszkańców Parczewa. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych. Decyzje, które będziemy podejmować, będą prawomocne. Każdy z pań i panów radnych drogą elektroniczną otrzymał proponowany porządek obrad. Zadaję teraz pytanie, czy do proponowanego porządku obrad będą jakieś uwagi. Pan burmistrz, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w nawiązaniu do dyskusji, która odbyła się na posiedzeniu komisji wspólnej w dniu dzisiejszym, wnoszę o wycofanie z dzisiejszego porządku obrad punktu 4.5, a mianowicie oceny aktualności planu ogólnego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne wnioski będą? Nie widzę. Bardzo proszę obsługę o umożliwienie głosowania nad wycofaniem tego punktu. Mamy możliwość głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za usunięciem z porządku obrad punktu 4.5, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W głosowaniu brał udział 13 radnych. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 13 radnych poza, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wniosek uzyskał większość. Bardzo proszę teraz wiceprzewodniczącego Marka Chwalczuka o przedstawienie
porządku obrad po zmianach. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Proponowany porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy, sprawy organizacyjne. Punkt 1.1. Otwarcie obrad sesji. Punkt 1.2. Stwierdzenie kworum. Punkt 1. No też coś, drodzy Państwo, z dźwiękiem coś jest z tej sesji, też coś jest nie bardzo. No ale to już, tak jak Państwu mówię, no to jest retransmisja, to co zostało tutaj przez, można powiedzieć, transmisję technicznie przez urząd, czy jakby tych specjalistów, którzy tam no, te materiały przygotowują i później transmitują, no to już ja na to po prostu nie mam wpływu. Te materiały są po prostu no, z sesji na żywo, także różne są sytuacje. Dobrze, drodzy Państwo, ja już nie będę tak gwoli informacji, żebyście Państwo też wiedzieli, że to jest po prostu znaczy po prostu wady audio z transmisji, która została po prostu zrealizowana. To tyle. 1.3. Ustalenie porządku obrad. Punkt 1.4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt 2. Informacja przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym. Punkt 3. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Parczew do rozpoczęcia roku szkolnego 24-25. Punkt 4. Przyjęcie uchwał w sprawie. Punkt 4.1. Zmiany uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej parafii rzymskokatolickiej pod wezwanie świętego Jana Chrzciciela w Parczewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Lub znajdujących się w gminie ewidencji zabytków położonym na terenie gminy Parczew. Punkt 4.2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca gminy. Punkt 4.3. Przystąpienie do sporządzania miejscowego gospodarowania przestrzennego miasta Parczewa dla części terenów zlokalizowanych pomiędzy ulicami Kościelną, Warszawską, Mickiewicza i alejami Jana Pawła II. Punkt 4.4. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. Punkt 4.5. Zmian wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 4.6. Zmian budżetu gminy na rok 2024. Punkt 5. Informacje przewodniczących Komisji Rady o rozpatrywanych przez Komisję sprawach w okresie międzysesyjnym. Punkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 1.4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Dobrze, drodzy Państwo, no to były fragmenty z posiedzenia sesji Rady Miasta Parczew. Także zapraszam do całości wysłuchania. Tu zauważyłem, że po prostu transmisja jakby przycinała się. Nie wiem, co to jest spowodowane. Zaraz jeszcze zobaczymy, czy to jest kwestią z mojej strony internetu, czy jakieś inne, ale to jeszcze będziemy tutaj diagnozować temat. Zapraszam na kolejną. Na posiedzenie sesji Rady Miasta Radzyń Podlaski. Także zobaczymy tutaj, jak transmisja się nam tutaj odbędzie. Czy będą jakieś też tematy uboczne, które można powiedzieć, że są no, tak delikatnie sprawami technicznymi po mojej stronie, ale wydaje mi się, że może to z serwerów wewnętrznych, dlatego, bo z YouTube'a lepiej to leciało. No ale nic, już przechodzimy do sesji Rady Miasta Radzyń Podlaski. Zobaczymy. Na podstawie listy obecności papierowej, jak i tej elektronicznej. Stwierdzam, że na dzisiejszą sesję przybyło 15 radnych, czyli wszyscy mamy więc władzę do tego. Żeby uchwalać prawomocne uchwały. Przechodzimy więc do kolejnego punktu. Programu projektu. Druk numer 27 na 5 na 24 w sprawie zmiany.
uchwały budżetowej na 2024 rok i ta uchwała dotyczy... No właśnie pan burmistrz nam może powie więcej. Szanowni państwo radni, mieliśmy spotykać się na koniec wakacji na regularnej sesji, ale pojawiła się okoliczność nadzwyczajna. Dość długo czekaliśmy na ostateczne rozstrzygnięcie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, do którego składaliśmy wniosek na przebudowę drogi gminnej ulicy Zbulitowskiej. I ostateczne rozstrzygnięcie jest dla nas pomyślne, o tyle, że dostaliśmy dotację. I w związku z tym do innych programów, do których nabór trwa aktualnie, będziemy już szykować inne projekty. A konieczność zwołania tej sesji dziś wynika z tego, że aby te środki uzyskać, aby podpisać umowę na ich przekazanie, potrzebujemy mieć to wszystko uporządkowane w budżecie, zarówno w uchwale budżetowej, jak i w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej. I tego właśnie dotyczą dzisiejsze zmiany, konieczności wprowadzenia zarówno dotacji, jak i środków, które są naszym wkładem własnym do dotacji. To tyle z mojej strony. Czy są jakieś pytania? Jeśli są, mamy zresztą dzisiaj. Otrzymaliśmy uzasadnienie do tej uchwały, ale jeżeli państwo radni mają jakieś pytania, to w tym momencie możemy pytać. Ja jeśli mogę dopytać o to dokładnie, czego dotyczy projekt i jakie są tam zaplanowane przebudowy przy ulicy Zbulitowskiej. Czy to jest cała ulica Zbulitowska, czy tylko ten odcinek od ulicy Wisznickiej? W tym zakresie najlepiej odpowiedzi udzieli naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, pan Łukasz Mazurek. Proszę bardzo. Szanowni państwo, projekt dotyczy odcinka ulicy Zbulitowskiej od drogi krajowej do granic miasta. To będzie około niecały kilometr długości drogi. Przebudowa będzie polegała na położeniu nowego dywanika asfaltowego, nowej nawierzchni, nowym wyprofilowaniu poboczy, poszerzeniu tej drogi do takiej szerokości, aby zrobić tam taki ciąg pieszo-rowerowy, podobnie jak to było zrobione podczas remontu drogi już na gminnym tym odcinku i aby zachować tą spójność. I to będzie tyle. To będzie tylko ten odcinek drogi w zakresie przebudowy i poprawy nawierzchni z ukształtowaniem poboczy i wyodrębnieniem pasa ruchu pieszo-rowerowego. Jeszcze raz odpowiadając na to pytanie. Odcinek drogi od drogi krajowej 63 do granic miasta. Czy w przebudowie jest też ujęta kanalizacja i wodociąg? Kanalizacja i wodociąg nie są ujęte w przebudowie. Jeżeli będą tam będzie taki zamysł w przyszłości budowy wodociągu, to on i tak będzie budowany w poboczu, a nie w pasie drogi pod asfaltem. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze dokończę. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację sanitarną, tu by był bardziej skomplikowany już proces w ogóle jakby wykonania tej kanalizacji na tym odcinku. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Dziękuję panie Łukaszu. Przechodzimy więc do głosowania nad projektem tej uchwały. Proszę o wyświetlenie planszy. Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki do góry. Jeżeli ktoś się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przycisnięcie przycisku. Nie było głosów przeciwnych, 15 osób jest za. Przechodzimy więc do kolejnego projektu uchwały, druk nr 28/5/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Ja rozumiem, że ta uchwała dotyczy tylko i wyłącznie tej wcześniejszej. Tak, pani skarbnik? Dziękuję. Przechodzimy więc do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisnięcie przycisku za. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? 15 głosami jednogłośnie przyjęliśmy tę uchwałę. Wyczerpaliśmy więc dzisiejszy program. Zamykam więc obrady Rady Miasta. Dziękuję. Obrady Miasta Rady Podlaskiej się zakończyły. Zapraszam do wysłuchania całości. Jeszcze szczerze mówiąc nie patrzyłem, ale zaraz może odświeżę temat. No bo to jest dosyć ciekawe, bo myślałem, że tylko w moim mieście są takie dosyć króciutkie, ale może coś tak. No to gratulacje też dla radzenia. 6 minut trwała sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski. No to gratuluję. Spójność i zwięzłości tematów. Dobrze. Drodzy państwo, myślałem, że rekordy pobije Międzyrzec Podlaski, ale Radzyń widzę też zaczyna być w czołówce tematów, znaczy przynajmniej czasu trwania sesji. No, aczkolwiek pewnie nie ma żadnych problemów i nie ma dużo tematów w mieście Radzyń Podlaski, także pewnie szybko załatwiają panie i panowie radni. Także to oczywiście to jest taka moja drobna uszczypliwość. Nie było bez tego.
No cóż, będzie się z Państwem powolutku żegnał. Jak już przypominam, zapraszam do współpracy. Można wejść na stronę YouTube, tam jest przekierowanie do strony www, jest na stronie www, jest kontakt, można maila wysłać, ale proponuję zwykle telefoniczny kontakt. To jest podany numer stacjonarny, proszę dzwonić i nie zarażać się w jednego dnia, drugiego dnia. Teraz mam taki troszeczkę okres, można powiedzieć, chorobowy i nie jestem pod tym numerem stacjonarnym, także proszę o wytrwałość i dzwonienie do skutku. Ale ewentualnie mail. Także też o jakiś kontakt taki. To do współpracy oczywiście, nie, że ktoś chciałby zostać takim regionalnym reporterem, dziennikarzem. Także bardzo proszę o taką formę kontaktu. Dobrze, drodzy Państwo, ja już powolutku będę się z Państwem żegnał. Zapraszam na kolejny poniedziałek. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy będzie w kolejny poniedziałek transmisja, ale to proszę śledzić na Facebooku. Także na bieżąco te wszystkie tematy, które będą tutaj u nas podejmowane, także zapraszam do śledzenia na bieżąco, tak jak przypominam i tyle. Dobrze, to sobie pozwolę jeszcze to tutaj zakończyć. Coś się zrobiło z czatem, nie wiem dlaczego teraz tak jest, ale to dobra. Drodzy Państwo, no cóż, życzę dobrej nocy Państwu. Zapraszam na prawdopodobnie za 2 lub 3 tygodnie nawet na transmisję kolejną. Także przypominam, że godzina 20:30. Na razie ramówka jest taka. Nie wydłużam ramówki, jeżeli Państwo nie są zainteresowani kontaktem, komentarzami, szczególnie na żywo, czy ewentualnie połączeniem Skype, to transmisja tylko i wyłącznie taka 30-minutowa, w każdy poniedziałek godzina 20:30 i na razie tyle co do ramówki takiej o tematyce na żywo. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam ponownie na kolejne wydanie. Życzę dobrej nocy i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.